masa. Hej, tu Majka, w kolejnym odcinku dzisiaj będzie filmik, który nagrywam po raz kolejny, bo ostatnio nagrywałam w biurze, ale akurat stwierdziłam, że to poprawnie i teraz nagrywam u mnie w pokoju i będzie to filmik z moim codziennym, a raczej niecodziennym makijażem, bo na co dzień się nie maluję, po prostu uważam to za rzecz niepotrzebną w moim życiu, ale od czasu do czasu się maluję i pokażę wam, jak to robię. Tu mam wszystkie moje kosmetyki, których używam, oczywiście mam więcej pomadek, ale no akurat gdzieś tam porozrzucane i pojemnik kupiłam w Lisku i może po prostu makijaż zacznijmy, bo jest łatwy i nie wykonuję go codziennie, zajmuje mi 5 minut niecałe. Więc pierwszym produktem, jaki używam, jest to zwykły krem nawilżający do twarzy. Akurat tutaj mam krem z Selfie Project, lekki krem matujący, nawilżający i zawsze przed makijażem go używam, a raczej nie zawsze, ale staram się, ale akurat go już używam, więc go teraz nie będę używała. I zacznijmy od korektora. Mój korektor to jest bardzo popularny korektor z Catrice Liquid Camouflage i kupiłam go dlatego, że po prostu testowałam wszystkie korektory i akurat, znaczy te tańsze korektory i akurat tylko ten, a raczej ten korektor przypasował mi kolorem i nakładam go na wszystkie niedoskonałości oraz pod oczy, a czasami nawet go nie używam, bo to zależy od dnia, czy mam jakieś niedoskonałości, czy nie. I nakładam. Korektor nałożony, teraz używam pudru. Jest to pudro z Essence All About Matte Fixing i kupiłam go w Niemczech, ale jest dostępny też w Polsce i używam go na wszystkie miejsca, gdzie nałożyłam korektor, żeby sobie go przypudrować, żeby był bardziej trwały. I teraz strzepuję nadmiar produktu, bo zawsze dużo go nałożę, więc zawsze miałem inny pędzel, ale akurat tutaj mam tylko ten. Dobra, brwi nie ruszam, nie maluję, więc nic z nimi totalnie nie robię, ale za to nakładam tusz na rzęsy. Jest to tusz z Miss Sporty Studio Lash 3D Volume Matte Mascara i nie podkreślam, a raczej po prostu nie używam zalotki, bo jej nie mam, ale gdybym miała, to może bym ją używała, więc maluję tylko i wyłącznie górne rzęsy. I ostatni i zarazem najlepszy krok to jest zwykła matująca pomadka. Ja najbardziej z tego makijażu lubię matowe pomadki. Akurat tutaj mam pomadkę z Miss Sporty z serii, a raczej o nazwie Matte Lash 24 godziny w kolorze 210 Full Pink i ją po prostu nakładam. Dobra, i oczywiście jak to Aika zawsze się umarzy pomadką, więc trudno. I tak wygląda mój skurczony makijaż, jest bardzo szybki, łatwy, nie ma filozofii, ja się nawet na co dzień nie maluję, bo po pierwsze szkoda mi czasu, po drugie nie chce mi się, a po trzecie po prostu szkoda mi pieniędzy na kosmetyki do makijażu, więc nie mam ich tak dużo, ale coś tam posiadam i to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie propozycje filmików, pa!